To jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam i zapraszam. Kolejna część naszej rozmowy w studiu niezmiennie Sławomir Jastrzębowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Grzegorz Jankowski. Nie mów, że niżej, bo to, ja powiedziałem, że to nisko. Kłaniam się jeszcze wyżej w takim razie, jeżeli można, drodzy widzowie. Jaki koncept. Panowie się kłaniają nisko, to na pewno wszystkim państwu. I my pytamy dzisiaj, czy celebryci powinni wtrącać się w politykę. Bardzo ważne jest to, że panowie przez lata pracowali w Fakcie i w Super Ekspresie, byli redaktorami naczelnymi, wymiennie, zamiennie Super Ekspresu i Faktu. I szukaliśmy, drodzy państwo, tutaj celebrytów. Mamy Magdę Gessler na okładce Super Ekspresu. W Fakcie polityka dzisiaj głównie w ten sposób to wygląda, ale celebryci obecni w polityce są niezmiennie, to można powiedzieć. Choćby Maciej Sztur, znany ze swoich wypowiedzi przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ostatnio o programie 500+, bardzo proszę, wypowiedział się właśnie w ten sposób. Proponuje 500+ za każdą myśl o robieniu dzieci. Tu Maciej Sztur, przypomnijmy, aktor, nie polityk. No i Maja Ostaszewska, również aktorka, do prezesa Kaczyńskiego zwróciła się w ten sposób. Wara od dzieci w ogóle. Niestety wielu tego nie rozumie, bo PiS po prostu kupuje sobie społeczeństwo. Owszem, wara od moich dzieci, one są wrażliwymi, mądrymi, otwartymi ludźmi. Nie zgadzam się na zaszczepienie im lęków i uprzedzeń. No i właśnie to jest taki mocny wyraz tego, jak właśnie celebryci mieszają się w politykę, dobrze czy to, czy źle. Znaczy dla mnie, jeżeli mogę pierwszy odpowiadać, to ja powiem, to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że podzielisz moje zdanie, chociaż jeszcze tego nie wiem, bo ciągle się ustawiasz w opozycji do mnie, ale okay. Nie podzielę. No to zobaczymy. Jest pluralizm, bardzo dobrze. Jest tak, że ci ludzie żyją w jakiejś bańce. To jest jakaś bańka. Mieszkają w luksusowych, często w apartamentach, gdzieś w strzeżonych osiedlach, bo tak to jest w Warszawie. Zarabiają naprawdę często bardzo poważne pieniądze, bo jak porównywać ich zarobki na przykład w filmie, czy w innych miejscach, w których dostają, są angażowani telewizja i tak dalej, z zarobkami na przykład kierowców, na przykład pielęgniarek, czy na przykład nauczycieli. Żyją w szklanych bańkach, chodzą na plac Zbawiciela zwany z Bawiksem w Warszawie, gdzie piją kafę latte po 25 zł. I co oni wiedzą o życiu? Nic nie wiedzą o życiu, bo oni jeżdżą na wakacje, na jakieś narty do Włoch, bo oni jeżdżą na wakacje na Wyspy Kanaryjskie, prowadzą ciekawe obieży świata życie, a tak naprawdę wypominają wszystkim innym to, że są maluczkimi, że mają mało pieniędzy, że kiepsko zarabiają, bo ktoś na nich musi pracować. Czy ci ludzie byli kiedyś na przykład, widzieli jak wygląda metro o godzinie 5 rano? Kto jeździ do Warszawy metrem? Jeździ klasa biedna spod Warszawy, która obsługuje tych wszystkich w Warszawie, tych bogaczy, tych mieszkańców, apartamentowców. Co wy wiecie o życiu? Niewiele wiecie. Proszę, a potem bardzo się mądrzycie. 500+, nie tamto, wara od dzieci i tak dalej. Bożeż drogi, skąd takie teksty się biorą? Co oni wiedzą o życiu? Niełatwo będzie cię przebić. Nie, ale z ekspresją niełatwo będzie cię przebić. Znaczy, ja uważam, że absolutnie mają prawo wypowiadać swoje sądy. No mają, absolutnie. Ale oczywiście. I teraz, co wy wiecie o życiu? Oni mnóstwo wiedzą o życiu. Oni wiedzą naprawdę wiele o życiu, tylko o innym życiu. O tym życiu rzeczywiście z Bawiksa, o tym życiu eleganckich limuzyn, o tym życiu, które są w eleganckie hotele. Ale dlaczego mielibyśmy mówić im tak, a wy to nie macie się prawa wypowiadać? Ale przecież niech się wypowie taki Sztur. Wypowiedział się taki Maciek Sztur parę razy, to ja słyszałem nawet, co się wypowiedział. Przysporzył mi wiele radości swoją znajomością historii. Pamiętasz, Grzegorzu? Pamiętam, tak? Oczywiście. Więc niech oni się wypowiadają. Czasem jest tak, że trzeba ludziom dać mówić, chociażby po to, żebyś mógł się z nimi nie zgodzić, jak Grzegorz Jankowski, albo żebyś mógł pomyśleć tak, no, trochę facet racji ma, albo też nie ma. Natomiast nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy mówić komukolwiek w tym kraju, kto ma prawa obywatelskie, że ty masz się wypowiadać, albo ty masz się nie wypowiadać. Jaka jest, Grzegorzu, taka naprawdę informacja, czy też sprawdzian, czy też test, że ty to się znasz na życiu, czy nie? O! Metro o 5 rano. Nie, metro o 5 rano. Próbujesz mnie zagiąć? Tak jest, że metro nie, o 5 rano. Próbuję cię zagiąć. Nie. Próbuję cię dopytać, bo ja uważam, że wszystkich można słuchać, a potem ty sam sobie wyciągasz wnioski. Można wszystkich słuchać, ale jeżeli ktoś wali ewidentną bzdurę, ewidentną głupotę, jeżeli ktoś powie na przykład, że ta filiżanka jest zielona, to jak mam się zachować? Tak, oczywiście, coś w tym jest faktycznie, ta filiżanka jest zielona i dlatego w niej jest kafe latte po 25 zł. Czyli
ty mówisz to, co ja, trochę innymi słowami, bo mówisz teraz tak: dobrze, dajcie im mówić, niech oni się zbłaźnią, a my wszyscy to widzimy. Nie, trzeba ewidentnie odpierać tego rodzaju bzdurne i głupie wypowiedzi, bo jeżeli ktoś mówi, że filiżanka jest zielona, to naszym psim obowiązkiem jest powiedzieć: nie, ludzie, to, co widzicie, to jest czarna filiżanka z jakimiś wzorkami czerwonymi tutaj, nic więcej. Tu jest logo w Polsce.pl. Ale trzeba sztur, mówić ale dobrze, to. Ale sztur w tej sytuacji mówił coś innego. Mówił tak: dobrze, dobrze, dajcie 500 zł na, za każdą myśl o robieniu dziecka, co ma pokazać, że on się z tym nie zgadza z różnych powodów. Ja się akurat zgadzam, na, znaczy nie z tą myślą, że 500 za robienie każdego dziecka, ale na 500 plus się zgadzam. Ale on mówi, że nie i wielu polityków się też z tym nie ale zgadza. Ale tu chodzi o coś innego. On tu mówi coś takiego: ja jestem ten mądry, ja jestem intelektualista, ja wiem, który, ja wiem, ja wszystkie rozumy zjadłem, ja wszystkie książki przeczytałem, ja widziałem możnych tego świata, ja byłem w Paryżu, ja byłem w Rzymie, ja widziałem świat, a wy maluczcy na co najwyżej zasługujecie, żeby jeździć tym metrem o 5 rano i obsługiwać bogatych i żadne 500 plus wam się nie należy. Jest tu rodzaj pogardy. No jest moja Ostaszewska, mówi wara ja od mam, dzieci. Ja mam więcej wiary. Jest tu jakaś troska o dzieci może u tej aktorki. Ja mam więcej wiary w zwykłych, normalnych, prostych ludzi. Nie wiem, warszawskich taksówkarzy, pan akurat o metrze, panie redaktorze, ale ja mam warszawskich taksówkarzy, którzy wiedzą, gdzie jest drogi chleb, a gdzie tani, gdzie jest droga benzyna, a gdzie tania. I jak oni widzą takiego celebrytę, który jest, jak pan powiedział, odrealniony, to oni mówią tak: nie, no fajnie, fajnie, w tych filmach to on fajnie gra, nie? Ale tak, żeby tak z życiem go posłuchać, no to nie, Maciusiu, tam do filmu, nie? Tam. Ale robi się coś w rodzaju komedii. Takiego coraz większego rozwarstwienia społecznego, jednak mimo wszystko Polska jest jednym z najbardziej rozwarstwionych ekonomicznie krajów, gdzie te, no, te nożyce ostatnie są bardzo badania, ogromne. Tak, 10% i tworzymy coś osób zarabia 40% wszystkich dochodów w kraju. Dokładnie, i tworzymy coś w rodzaju rozwarstwienia mentalnego. A wiesz, z czego to wynika, to rozwarstwienie mentalne? Nie z tego wynika, że 10% Polaków zarabia bardzo fajnie, kosztem 90% reszty. Tak. Dlatego musimy, dlatego ta grupa... Jakiś socjalista. To jest moja taka teoria właśnie. Dlatego ta grupa, która jest na topie, ta 10% musi utrzymać te 90% reszty w tych swoich karbach po prostu. Dobrze, jesteście biedni, tak, macie być. Się nie zgadzam. Uważam, że w Polsce trzeba budować klasę średnią, a nie, że warstwa bardzo bogata, 10%, a reszta biedna. Nie, warstwa średnia, ciężko pracująca, przychodząca do programów telewizyjnych, ale mówisz marzenia, mówisz bajki, które są nierealizowane marzyć, tak naprawdę. Uwielbiam marzyć, panie redaktorze, uwielbiam. Marzyciel. Panowie, na chwilę przeniesiemy się jeszcze do uzasadnienia aktorki, właśnie celebrytki Krystyny Jandy, również bardzo ostro wypowiadającej się przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, najczęściej uzasadnia, dlaczego aktor ma zabierać głos, jeśli chodzi o politykę. To znów... Ale to jest zasługa Człowieka z Marmuru między innymi, że ja zabieram ten głos, ponieważ to ten film mnie nauczył tego, że nie wolno milczeć, nie wolno się zgadzać na coś, co ci się ewidentnie wydaje niesłuszne, niesprawiedliwe, krzywdzące dla ludzi. Także no, ja myślę, że to jest jakby dalej ciągle ta sama nauka. No nie proszę. Wolno milczeć, redaktorze. No niech pan ale nie milczy. Tutaj, ja nie będę rozmawiał, bo to się niektórym, ja nie mówię, że tutaj o pani Krystynie Jandzie, tylko że niektórym to się myli to, że są dwie rzeczywistości. Że jest rzeczywistość filmowa, w której ktoś jest bardzo ważny, bardzo odważny i się poświęca, człowiek, a jest potem normalna rzeczywistość. I potem ta rzeczywistość normalna wymaga niestety nie nauczenia się roli i nie mówienia cudzymi słowami, tylko ta normalna rzeczywistość wymaga od człowieka intelektualnego przetrawienia tysiąca informacji, 2000 czyli informacji. Czyli wypowiedzi tak, ale trzeba je wytłumaczyć potem społeczeństwu, czy też sprostować społeczeństwu z tego wynika, tak? Czy to jest tak, że wielu celebrytów właśnie tak biorą skądś przekonanie, nie wiem, że zostali oświeceni, iluminowani przez Boga, przez siłę wyższą jakąś i tak dalej, i wszelka łaska na nich spłynęła, a z tą łaską spłynęła wszelka mądrość. Ja znam jednego polityka, drodzy państwo, który był bardzo ważną figurą w Polsce swego czasu, który opowiadał coś takiego, że jak jadę marszałkowską i tak wzniosę się ponad ten tłum ludzi idących chodnikiem przed domami towarowymi centrum, to jak widzę troski i problemy wszystkich innych ludzi i wszystkie mógłbym rozwiązać, ale nie mam na to czasu. I tak samo jest z niektórymi celebrytami. Ja widzę te wszystkie troski, jestem mądry, ja posiadłem wszelką wiedzę tego świata i mądrość i wiem, tylko wy mnie nie chcecie słuchać niestety. Ale bardzo ważna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest następująca sprawa. Tym ludziom, którzy mają znane twarze, którzy mają nazwiska, którzy celebrycą na co dzień, którzy są właśnie tymi celebrytami najróżniejszego rodzaju, jest łatwiej dotrzeć do opinii publicznej, łatwiej jest im wbić
kilka sloganów do głowy. Łatwiej niż profesorowi wielokrotnie zhabilitowanemu, który opowie swoją historię, który może mieć rację, ale jest nudny. Bo najgorsze, co może być, to być nudnym w prostych przekazach. W dzisiejszych czasach, tak to prawda. Nie jest pan nudny, panie redaktorze. Oj, pan też nie jest pan nudny. Nie ma nudy w studiu telewizji Polsce.pl, ale zobaczmy jeszcze wypowiedzi aktorów, celebrytów, takich, którzy nie myślą tak w ten sposób, że pozjadali wszystkie rozumy. Uzasadniają to zresztą, bardzo proszę. Jest mi tylko przykro, że przed świętami gdzieś tam po prostu nasze społeczeństwo jest podzielone, no ale najwyraźniej no tak musi być. Oczywiście, no ciężko mi patrzeć na to, co się dzieje, ale ja nie lubię agresji i nie lubię takiej negatywnej emocji, która wychodzi z każdej ze stron. Ja uważam, że trzeba... Znaczy ja wierzę po prostu w dobrą energię i wierzę, że to, co dajesz dobrego, to do ciebie wraca. Powiem szczerze, że generalnie staram się w ogóle nie angażować w politykę i nigdy nie zabieram głosu. Nie spodziewałam się, że ja, chciałam powiedzieć, dożyję takich czasów, ale że coś takiego się wydarzy. Jestem w szoku. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i ja jestem przerażona, naprawdę mam taki lęk. Wczoraj mieliśmy spotkanie świąteczne w takim rodzinnym gronie i to był główny temat spotkania. Niestety jest to bardzo smutne. Co było takie smutne, drodzy państwo? Chodziło o akcję protestacyjną przeciwko, w zasadzie za obroną wolnych sądów, przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Mam pół kilo dobrej energii, chcesz? Tak, bardzo. Proszę cię bardzo, przekazuję ci w ten sposób, niech spłynie na ciebie. Bardzo dobra energia. No nie wiem, jak tu komentować, drodzy państwo, ale niektóre wypowiedzi mi się podobały, faktycznie mam dość agresji z obu stron, społeczeństwo jest podzielone, więc tak być może musi być, no nic dodać, nic ująć. Sławku, oddaję ci głos. Znaczy społeczeństwo powinno być podzielone, gorzej jakby nie było podzielone, jakby wszyscy mówili jednym głosem, niech ono będzie podzielone, tylko nauczmy się, bo trochę nam jeszcze tego brakuje, nauczmy się normalnie o tym rozmawiać. Mogę cię nie lubić twoich poglądów, ale nie jest to powód do tego, żebym nie lubił ciebie. Mogę się nie zgadzać z tym, co mówisz, ale wymieńmy się argumentami. Sprawdźmy, czy mamy coś takiego, jak ty tutaj, ja tutaj i gdzieś jest ta wspólna... Pole wspólne. Tak jest, pole wspólne i tam sobie podziałajmy. Dobry jesteś. Co ja dzisiaj tak mądrze? Jesteś niewypijany? W studiu trzeba się mądrzeć. No i właśnie, no to odpowiadając na to nasze pytanie numer jeden dzisiaj w zasadzie. Czy celebryci powinni wtrącać się w politykę po tych wszystkich argumentach, które padły z jednej i z drugiej strony. A niech gdzie oni to się, pani redaktor, niech oni się wtrącają, tylko my też, to znaczy, ja nie teraz sobie nie wiem, jakiej roli, dziennikarze generalnie powinni tłumaczyć społeczeństwu, czy dobrze, czy niedobrze, czy merytorycznie, czy niemerytorycznie, czy obnażyć tego celebrytę, czy też raczej przyznać mu rację. Po prostu komentujmy to. Komentowanie oznacza życie. Brak komentowania oznacza... Nie życie. Nie życie. A ja się nie zgadzam. Panowie, czy dziennikarze za chwilę nie wyrosną na celebrytów? To niech się nie wtrącają. A ilu jest celebrytów, dziennikarzy? Ilu? No, kilku by się znalazło. Biceps dla Polski. Grzegorz Jankowski, ostatnie słowo. Nie, ja się nie znowu, ostatnie słowo miałeś w pierwszej części. Nie, bo pani redaktor mi przerwała. Dobrze. Właśnie. Chciałem powiedzieć teraz tak, proszę, że ja się nie zgadzam ze Sławkiem. Niech się nie wtrącają z jednego prostego powodu, bo często mają po prostu zwykłą głupotę do powiedzenia. I tyle mojego podsumowania. To ja powiem jeszcze przedostatnie słowo. Dobrze, ja to bardzo, ostatnie tym bardzo razem. Bardzo lubię popatrzeć czasem na to, jak ludzie robią z siebie... Mówisz, no dziękuję państwu. Nie! To był do mnie przytyk. O tych celebrytach, że jak ta rozmowa się zapewne nie skończy w studiu telewizji w Polsce.pl, ale tu już się zakończyć musi. Grzegorz Jankowski, Superstacja, Polsat News. Dziękuję serdecznie. Sławomir Jastrzębowski, R4S. Dziękuję. Ja się kłaniam się niżej niż Grzegorz. Kłaniamy się nisko wszyscy państwu, niezmiennie. Telewizja w Polsce.pl, a za chwilę w naszym studiu, drodzy państwo, rozmowa jeszcze ze Sławomirem Świeżyńskim, liderem Bayer Full i byłym członkiem PSL, a także z aktorem Arturem Chamskim. Zapraszam.